Ponad 8 tysięcy ankiet wpłynęło do warszawskiego ratusza w ramach konsultacji społecznych. Pytanie było jedno, czy wprowadzać ograniczenia sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano? Mówimy wyłącznie o sklepach i o stacjach benzynowych ewentualnie. Nie mówimy o lokalach, gdzie ten alkohol jest spożywany na miejscu, czyli mówimy o tych punktach, gdzie kupujemy go sobie na wynos. I pytaliśmy w konsultacjach również o to, czy miałoby to mieć miejsce na całym obszarze miasta, czy w kilku dzielnicach, czy tylko w centrum. Także tutaj jest ileś możliwości. Ostatnio mamy wprowadzone strefy czystego transportu. Teraz w najbliższym czasie oczywiście nie wiemy, czy wejdą te rozwiązania, natomiast jest taki odium rozważania i wprowadzania ograniczenia dotyczącego alkoholu. Nie ma takiej obawy, że miasto stołeczne Warszawa za jakiś czas stanie się takim miastem ograniczeń? Pan prezydent Trzaskowski niejednokrotnie podkreślał, że on właśnie nie jest zwolennikiem wprowadzania tego typu ograniczeń, ale jakby też obserwuje to, co się dzieje i jeśli chodzi o kwestie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą. Mieliśmy tak wiele petycji, mieliśmy wyniki badań opinii społecznej, między innymi barometru warszawskiego, gdzie 60% respondentów wypowiedziała się właśnie za wprowadzeniem takich ograniczeń. Mamy przykłady z innych miast. To wszystko skłania nas do myślenia nad tym, czy jednak takie ograniczenie nie będzie sprzyjać, bo po co ono jest w ogóle wprowadzane? Oczywiście to ma tylko i wyłącznie związek z kwestiami bezpieczeństwa. Liczba skarg na takie punkty, takie budki typu alkohole 24H jest ogromna. Kiedy zapadną decyzje? Ja mogę powiedzieć na pewno, że pod koniec sierpnia będzie raport, a następnie, kiedy to stanie na Radzie, mówiąc tak kolokwialnie, czyli wejdzie do porządku obrad, to jest oczywiście decyzja Rady Miasta Stołecznego. No generalnie uważam, że to ma szansę wydarzyć się jesienią. My tymczasem postanowiliśmy zapytać warszawiaków, ale również osoby, które przyjechały do naszego miasta, co myślą o tego typu ograniczeniach. Absurd, tak, bo ktoś będzie chciał, to i tak kupi gdzieś tam, a przymusu nie ma, tak jak dla mnie to nie ma większego znaczenia, czy to ograniczenie będzie, czy nie. To ograniczenie wolności, tak, no bo każdy decyduje, czy chce sobie kupić w ciągu dnia, czy wieczorem. Jak mam się, za przeproszeniem, upodlić w nocy, to sobie kupię większy zapas w dzień, więc to, tak jak mówię, no troszkę ograniczenie wolności, ale jak dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ratusz argumentuje tak, że w takich punktach sprzedaży zazwyczaj jest bardziej niebezpiecznie. Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? Sądzę, że nie, że to nic nie zmieni. Jak ktoś będzie chciał rozruby, to i tak będzie. Ja myślę, tak jak w Krakowie to zostało rozwiązane, że jest na przykład mniej osób, które lądują na SOR-ze, tak? I to na przykład przemawia za tym. Ja sama ograniczyłam spożywanie alkoholu, więc przemawia to do mnie. Dlaczego nie spróbować na przykład zrobić wersji testowej, coś takiego, tak, na przykład na okres wakacyjny i zobaczyć, jakie to benefity przynosi. Zapytam jeszcze koleżankę, a twoje zdanie jest jakie na ten temat? To ja, mi się wydaje, że jakby jeżeli ktoś będzie chciał, znajdzie, tak, więc jest na pewno duże prawdopodobieństwo, że ograniczenie sprzedaży alkoholu jakby wpłynie w małym, też mi się tak wydaje, że w małym stopniu na to, że jakby będziemy mieli właśnie mniej osób na SOR-ach, czy też nie wiem, no mniej ekscesów w środku miasta. Natomiast wydaje mi się, że no mówię, że jeżeli ktoś będzie miał tak zwane kolokwialne mocne parcie na to, żeby kupić sobie jeszcze dodatkowe piwo, to zrobi, tak? Więc no bardzo chętnie zobaczę, znaczy tak, chciałabym, żeby to zostało wprowadzone właśnie nawet takich ze względów jakby testowych, jak powiedziałaś, żeby zobaczyć właśnie, czy jesteśmy w stanie takimi rzeczami sprawić, że będzie trochę bezpieczniej, spokojniej i ciszej. I wonder how it looks like in Belgium. In Belgium, yeah. You can't buy alcohol during the night. For safety reasons during the night. It's a good option for people. I don't know if there's problems here with alcohol, I don't know, but in Belgium there's some problems, so it's a good option. In Germany, you can, it's 24/7, you can buy it all the time, but I think we don't have a really big problem with alcohol. I think the people always they will buy it earlier. They will buy it at a different time and later, and they always have the opportunity to get the alcohol. Myślę, że dla młodzieży no to nie jest na pewno gdzieś dobre rozwiązanie. I tak ci, co chcą sobie zawsze, na przykład chodziliśmy na studia, to kupowali sobie ten alkohol gdzieś na stacjach pobliższych, albo chodzili właśnie gdzieś tam do klubów, nie? Więc czy to jakoś tam ogranicza te problemy, które ma to rozwiązać, to nie wydaje mi się. Jak pan myśli, to jest dobre rozwiązanie, dobry pomysł? Chyba nie. Dlaczego? No będzie czarna strefa, że tak powiem.
A co to znaczy? No będą kupować gdzieś na Melinach. Gdyby pan miał decydować, to wprowadziłby pan takie ograniczenie? W niektórych sklepach jest pozamykane od 22. Nie można kupić alkoholu, a sklep jest całonocny. I da się z tym żyć. Może by mogło tak być. Czyli co, spoko rozwiązanie? Może być. Dobra, zapytam kolegę, bo patrzył sceptycznie. Nie, ja podzielam zdanie kolegi. Także kto się będzie miał napić, i tak się napije. Uważam, że to jest idiotyczny pomysł, ponieważ jest wolny handel i kto, jak ktoś chce kupić alkohol, to nie sobie kupuje o dowolnej godzinie. Nie ma potrzeby zamykać. Czyli ma sensu ograniczać tego nie typu? Nie ma sensu ograniczać. Może jeszcze jedna jest taka sytuacja, że jeżeli będą zamykane, to za tym idą zawsze jakieś sankcje. W związku z tym, no, pod tym kątem, no, to jest to już jakiś rygor. Uważam, że jeżeli chodzi o jakieś tam substancje gorsze od alkoholu, to te zakazy, które obowiązują, są dobre, bo my jako naród nie potrafimy z tego korzystać. Natomiast alkohol, no nie, no to jest kolejne jakieś utrudnienie, jak nie wiem, jak wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę, któremu jestem przeciwna, bo to jest po prostu bez sensu. I tak samo uważam, że te zakazy, jeżeli chodzi o alkohol, też są trochę bez sensu, bo ludzie i tak będą to kupować. Ja teraz nie piję alkoholu, ale ja piję alkohol, to znam to życie, wie pan. Czy to trudno się powstrzymać? No, trudno, no jak nie. Ja długo nie piję, ale to mnie tak nie ciągnie na razie, ale może zwrócę z powrotem do tego, czy nie wyrzekam. Nie, no by nie. No nie, no daj Boże, żeby nie. No nie, to jest bez sensu. I tak by ludzie będą kupowali i tak, czy w nocy, czy na mecie, jak się tam gdzieś na bazarze, jak się mówi. No. Dzisiaj rozmawiałem z rzecznikiem ratusza, zadałem to pytanie właśnie, jaki jest sens wprowadzenia tego typu rozwiązań. Podniosła taki argument, że zwiększą się kwestie bezpieczeństwa, znaczy ze względu na to, że jest sprzedawany alkohol w nocy, do różnych sytuacji dochodzi, między innymi przed punktami sprzedaży takiego alkoholu i dzięki temu ograniczy się te niebezpieczne zjawiska, tak to nazwijmy, jakieś burdy, awantury przed takimi punktami sprzedaży, sklepami. To myślę, że to akurat jest racja. Sama miałam taki przypadek, że kiedyś przechodziłam pod sklepem nocnym rano, kiedy szłam do pracy i nie było tam zbyt przyjemnie. Czyli to jest argument za, ale pani mówi kategorycznie nie. No i teraz pytanie, skąd ten drugi argument i wrzućmy go na drugą stronę wagi. Wydaje mi się, że ludzie i tak znajdą rozwiązanie. Po prostu. Jak nie tu, to gdzie indziej. To co, martwe prawo trochę będzie? Wydaje mi się, że taka może być, tak się to może skończyć po prostu, że no, w jednym miejscu będzie może i rzeczywiście bezpieczniej, ale zawsze są inne rozwiązania. A jakie mogą być inne? Znajdą inne punkty, gdzie będą kupować, albo się po prostu wcześniej zabezpieczą. To zapytam ostatnia rzecz, żeby już pani nie męczyć. Gdy pani była tą radną i usiadła, miała przycisk tak, nie, to który by pani wcisnęła? Myślę, że musiałbym się głębiej zastanowić. To jest dobry pomysł? Nie. Dlaczego? No nie no. Ale byś miał to jakoś głębiej uzasadnić. No bo już jak ktoś ma się bawić, no to niech się bawi. Też jak się bawisz, nie, to już, nie wiem, w domu na przykład, moje zdanie. Nie? No bo tak chodzić po mieście i też rozrabiać, to tak też trochę nie fajnie, nie? No są różnego rodzaju popełniane przestępstwa, więc... Ja chciałabym swobodnie się po Wrocławiu na przykład poruszać i myślę, że po Warszawie też jak tu przyjeżdżam. Czyli z pani doświadczenia właśnie wrocławianki rozumiem, że tego typu obostrzenia zostały wprowadzone i pani widzi, że to przynosi efekty? Trudno mi powiedzieć, jakie są statystyki, tak? Ale jako taki zwykły obywatel, tak? Jak wracam o godzinie 23 o 24, widzę, że tych osób, które na przykład zaczepiają mnie jako kobietę na ulicy, jest zdecydowanie mniej. A córka co sądzi właśnie tego typu rozwiązaniach? Jaka jest ta perspektywa? No też uważam, że powinno być rozróżnienie dotyczące tego, czy to jest w tygodniu, czy to jest w weekendy, tak? No bo też weekend jest takim okresem, gdzie no, człowiek też troszeczkę chciałby i odpocząć, też czasami poimprezować z znajomymi. W tygodniu być może miałoby to jakieś uzasadnienie większe.